Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and polonez. Falo, mózg. Co? Ile? 120 zeta? To za cały tydzień, tak? Za dobę? Kurwa mać, to co tam są, panienki i chlanie w cenie? Nie? No to proszę pana, że tak powiem, chyba ci pojebało, że za tyle hajsu na dobę to ja mogę w Belwederze mieszkać, a nie w takiej Ruderze bez kibla. Nara. Pojebało ich z tymi cenami. Dobra, olać te mazury, przecież tak samo możemy się napić pod blokiem. O nie, nie po to jeszcze nigdy nie byłem na Mazurach, żeby teraz nie pojechać. Co? No jedziemy na weekend i już, zresztą kasę u starszej wybłagałem na wyjazd, a nie na chlanie pod blokiem. Jak się dowiesz, że nie jadę, to mi zabierze. Szukamy dalej. Czyli to wszystko to są ceny za dobę? 120, 150, 200, 240. Ludzie, my nie chcemy kupować domku, tylko go wynająć na weekend. Czy Spyson? Weź zamknij na chwilę to okienko z reklamą laseczki, bo pod spodem chyba coś jeszcze jest. Trochę szkoda. No ale nic. Żegnaj, dziewczyno z agencji Bong. Bingo. Posuń się. Mazury. Ośrodek wypoczynkowy. Locha Prośna. Najtańsze domki w okolicy. 20 zł doba. Dzwonimy. No to jesteśmy na miejscu. Trochę taki ten ośrodek, jakby go pan wieś budował. Dzięki. Za co dziękuję, człaku? Przecież te domki się zaraz pozawalają wszystkie. A co byś chciał za 20 zeta za dobę? Wjeżdżamy. Parkuj przy biurze. Mówiłem, że będzie zajebiście! No, szkoda tylko, że dupelek żadnych nie ma, bo się takie trochę gay party robi! Na gay party nie ma alkoholu! O kurna, Wojta zgłośni w opór! Królowa jest skokowa! Skokowa ta królowa! No i paradyjku! Kurna, w takim momencie! Dobra, to chodźcie w końcu te barwy wywiesić. Dobra. Czej. Jeszcze z drugiej strony. Dobra, Wojtas, zamykaj. No i gotowe. Teraz z daleka będzie widać, że mieszkają tu prawilne ziomeczki. No i git. To możemy melanżować dalej. Tylko czej, przy okazji, jak już jesteśmy na dworzu, to postawię klocka do jeziora. Ty, a może przed postawieniem klocka najpierw mnie postawisz? Na ziemię, co? Czy będziesz strał ze mną na barana? No dobra, jak chcesz. Ty, bo przy specjalnie nie mówiłem, no bo on by i tak nic nie skapował. Bo taki przypał ostatnio miałem, nie? Siedzę sobie w kiblu, siedzę z laptopem, nagle pi, patrzę, kurwa, od cieślaka wiadomość. No nie wierzę, mówię. Klikam, a tam pisze, skumaj to i link na RedTuba. Tytuł filmika jakieś tam, jakieś chat 548. Nie wiem, klikam, no jest laseczka przed kamerką, w samych majtkach, gęby nie widać, no ale kto by się na gębę patrzył? Laseczka zaczyna świrować, mówię, akurat jestem w kiblu, no to jedziemy z tematem. Łapię małego i nagle se myślę, chwila, przecież to filmik od cieślaka. Na bank coś tam nie tak z tą laską jest, już chyba wiem co. Pewnie się okaże, że zdejmie nachy, a tam pindol i wyjdę na pedzia. Przewijam do połowy, no i niespodzianka. Laska siedzi już bez majtek, fiuta nie ma. Za to świruje coraz bardziej. No dobra, mówię, jest bezpiecznie, jedziemy dalej. Ciach, 20 sekund i po sprawie. Już chcę wyłączyć filmik, ale patrzę, laska bierze kamerkę wyżej i widać jej twarz. No i co? Pewnie Bazyl jakiś? Nie to. Nawet średnia taka. No, zwykła. No to co z nią nie tak, że mi to opowiadasz? No, ty ale nie będziesz się śmiał, co? Nie, no co ty, gadaj. Ty kurwa, to moja siorka była. O kurna, chyba z gruzem poszło. Ty kurna,
Nie uwierzycie! Co? Nie zgadniecie, kto imprezuje w sąsiednim domku! No to nam powiedz! Nie no, zgadnijcie! Ale i tak nie zgadniecie! No gadaj! No? Kurwa debil! 3 napalone laseczki! Gdzie? No tak zgaduję! Ale że co? No że imprezują! W domku obok! Ha! No to blisko, ale nie. A ty, Walu, co mówisz? Gówna. Też nie! No to gadaj kto! Nie, sami zobaczcie! O kurwa. Tego to się nie spodziewałem. O nie mówiłem? Chyba coś musimy zrobić, nie? Ale im tam wesoło. Nie wiedzą lamusy, co ich czeka. A co ich czeka? Masz spreje w samochodzie? Zawsze. No to rura na parking! Ty, może lewarek weźmiemy? Spreje dawaj, po co nam lewarek? Cieślak kiedyś był w knajpie na Ursynowie i tam mu piwo wylali i jeszcze nabluzgali na niego. 3 ich było, no na bank szukali zaczepki. Cieślak stał, chwilę na nich popatrzał, no i wyszedł z knajpy. Wszyscy myśleli, że speniał, a on tylko do golfa pobiegł po lewarek właśnie. Wrócił do knajpy i mówi: nie ma lewara na cieślaka, kurwa, 1, 2, 3. I lamusów po kolei lewarkiem. 1, 2 i 3 po łbach. Leżą na glebie. A ty co, zakochałeś się w tym cieślaku, że go tak chwalisz? Nie no, że lewarek mówię. Ty się lepiej trzymaj planu, dawaj spreje. A zresztą dobra, na wszelki wypadek weź też lewarek. No tylko, że ja nie mam lewarka. No to co dupę zawracasz? Idziemy. Coś cicho tutaj. Coś za cicho. A tam za cicho. Pochlali się i śpią pewnie. No to trzeba to wykorzystać, malujemy. Tylko mordy w kubeł, żeby się nie pobudzili. Ale im pokazaliśmy. Pięknie to wyszło. Chciałbym zobaczyć ich mordy, jak wstaną rano i to zobaczą. Dobra, spadamy. Trzeba dokończyć chlanie, nie? O w mordę. Ale jak? Kto? Kto? Te kondony z Arki wcale nie spali na waleni, tylko na mlegie plugawili za mną! Kiedy gówno wyjść nie może, sraj na legie, to pomoże? Arka, Gdynia, kurwa, świnia? Ustawka. Za 5 minut przymolo. Zgoda. Ze sprzętami czy na gołe łapy? Ze sprzętami. Ty, pisior, tylko że ja nie mam lewarka w lalosie, nie? No to na gołe łapy. I mówiłem, kurwa, żebyście nie mówili na mnie pisior, tylko kobra. Oj tam, pisior, tylko lamusy sobie sami wymyślają ksywki, nie? Dobra, ostatnia szansa, kutasiarze. Czyścicie napisy z domku i pierzecie szalik Legiunii, a my darujemy wam zęby. Proponuję Zdzikowi, żeby nie srał w lesie? Ty, Walu, o co mu chodzi? Poddają się? Wręcz przeciwnie. Do ataku! Aha, no to Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? To chuj mam dziób, chuj mam dziób! Hurra! Arka to jest potęga, Arka najlepsza jest, Arka to chuligani, Arka jest! Na nich! Bo na mnie nowy licenc, bo na mnie nowy pancyklu gotowy, bo na mnie nowy licenc, bo na mnie nowy pancyklu gotowy. Raz, dwa, trzy, cztery, dzisiaj zrobię sobie. O cholera. Spadamy? Nie możemy, nie skończyliśmy z nimi. Księga ulicy mówi wyraźnie, i to w 1 rozdziale. Kto na ustawce pierwszy spenia,
Ten nie ma prawa wsiadać do szerszenia. A jak ktoś nie jeździ szerszeniem, tylko na przykład golfem? To wtedy do golfa, proste. Dobra, poddajecie się i spierdalamy bo psy. Podsrajecie, to wy się poddajcie. Życiu, szybciej, bo nie ma czasu. To może remis? Zgoda z Arką? Nigdy. Kurwa, pisior, są coraz bliżej. Ile razy mówiłem, żebyś nie nazywał mnie kobra, tylko pisior. A co mi zrobisz? Pisior, pisior, pisior. Doigrałeś się. Mamy was, zadymiarze. I na 4-8 do aresztu za bójkę i zdemolowanie ośrodka. Chwileczkę, chwileczkę, panie władzo. Muszę coś powiedzieć. No? Arka Gdynia. A kurwa świnia.